Muzeum Wajle. Chodźcie do środka. Są takie pokoje, jakby zaaranżowane na obrazy. Bardzo ciekawe. Chciałam Wam też powiedzieć, że obrazy, które się tutaj znajdują, pochodzą z początku XX wieku. Książce coś, co mnie bardzo zainspirowało. Gra światła na tych włosach. Cudowne. Sala nowszych technologii, wideoarty, fotografia.
się w interpretację nowoczesnej sztuki. Tutaj to jest obraz ilustrujący fazy księżyca. Tak mi się wydaje. Artysta miał jednak inne zdanie. Chodzi o to, że jak zamykamy oczy, wszystko widzimy inaczej. Nie było tutaj nikogo oprócz nas, ale to dobrze. Można było swobodnie pooglądać. Podoba mi się zaprojektowanie tego budynku. Te miejsca, kiedy przez przeszklone okna możemy wyjść sobie patrzeć na wodę. Tu jest taki pokoik. Różne hasztagi. Zdaje się, że jest w dwóch językach, ale żaden nie wygląda mi na angielski. To jest taka instalacja, gdzie jeżeli stoimy w tą stronę i patrzycie od waszej strony, widzicie kwadrat w kole. A teraz zamieńmy się stronami. Koło w kwadrat, prawda? Kwadratura koła. Ja w tej Danii to często siedzę na takich dużych czerwonych fotelach. To już jest drugi raz. Najpierw w Muzeum Design w Kopenhadze, teraz w Muzeum Weil. Z tego miejsca też żegnam się z wami. Z Weil, z Danii. I pozostaje mi powiedzieć do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa.